Pewnego razu, gdy szedłem przez park, doszedłem do wniosku, że jest to tak wspaniałe miejsce, taka scenografia do pani Twardowskiej, Adama Mickiewicza. I trzeba powiedzieć, że jest ogromny potencjał zrobienia tego właśnie wydarzenia właśnie tutaj. Zgoła odmienny będzie to scenariusz oparty o wiedzę kabalistyczną i w związku z tym, jak to podaje Talmud, kobieta jest też człowiekiem. Nie tak jak w kościele katolickim, że jest najważniejszy jest mężczyzna, ksiądz dokładnie, a kobieta jest, tak jak wiele wersji tego kawałka kultury, poemat ten, pani Twardowska jest przedstawiany w taki negatywny sens, ma właśnie prezentacja kobiety. No i końcówka tego poematu będzie zaskakująca. Oczywiście nie będzie to tak zaskakujące jak filmy Patryka Wegi, no bo i środków nie mamy, i zaplecza wśród polskiej tej nowej inteligencji, i w związku z tym to jest tylko dla tych ludzi, którzy uznają, powiedzmy, że jeżeli istniał Jezus, to musiał być Żydem, a nie, że istniał pod warunkiem, że nie był Żydem. Jest to włożenie kija w mrowisko. No cóż, samo życie. Z parku pozdrawiam wszystkich. Proszę zauważyć, nikt nie ma masek. Połowę marca 2021 rok. Jestem tutaj z godziny i naprawdę nie widziałem nikogo w masce. Ponadto szli czterej policjanci i wszystkich pozdrawiali, byli uprzejmi, uśmiechnięci. Zero konfliktu między policją a właśnie społeczeństwem. No ale cóż, to jest najstarsza demokracja. A jak to jest w młodych takich republikach bananowych, jak się traktuje ludzi? No na pewno inaczej. Prawdopodobnie niedługo Polska za jakieś 50 lat będzie taka jak Azerbejdżan i może w końcu stanie się krajem demokratycznym. Na to się nie zapowiada na razie, a szkoda. Za nadużycia
prezydent Azerbejdżanu pójdzie siedzieć. Prezydent Francji także na 3 lata. A polski prezydent ma gwarancję prezesa. Czyż to nie jest Republika Bananowa? Dziękuję za uwagę.